Witam serdecznie. Niedziela, proszę Państwa. Tutaj miejsca. Dziewięć. Dziewięć, dwanaście, ale bardzo dobre drużyny, proszę Państwa. Niech Państwo spojrzą, jakie drużyny są, walczą o miejsca 9-12. Spójnia, Stargard, czwarta drużyna w Polsce, U13. Miejsc Zachodnie Pomorskiego, przegrała z Piotrkówką Radą, wypadła z 8. Mistrz Pomorza, Gama, Starogard Gdański. Majbasket trzeci, drugie miejsce Zachodniopomorskiego. No i jeszcze Śląsk Wrocław, drugie miejsce Dolnośląskiego. Bardzo, bardzo mocna klasyfikacja 9-12. Z tej klasyfikacji coś mi się zdaje, że będzie jedna, a może nawet dwie drużyny w finale Mistrzostw Polski U15 w przyszłym roku. Zobaczymy, czy się składy pozmieniają. Tutaj prowadzi Spójnia. Ostatnia minuta pierwszej połowy, jeżeli Spójnia wygra, to ze Śląskiem Wrocław zagra o 9 miejsce, ale te 9 miejsce by mogło być śmiało w top 4, ale tak się złożyło, turniej wymagający kondycji, rozkładu, dobrego rozkładu sił, no i szczęścia trochę w losowaniu i w układzie treningowym. Ale fajne granie, chyba Michał Trypuś będzie zadowolony, bo dużo, dużo bardzo fajnych meczów i o to w tym wszystkim chodzi. Panie się zapowiadają przez mecze tutaj o miejsca, ale jeszcze cała druga połowa, może Gama nadrobi, ale w tej chwili przegrywa 18 punktami. Makija najlepiej rzucający za 3, ale teraz mu nie wpadło. I mamy koniec pierwszej połowy. Spójnia prowadzi 46-28. Zobaczymy, czy natrafi na Śląsk czy na Majbasket. Dziękuję.